Bieg odblaskowy pokazał, że jest potencjał tutaj w mieście, nie tylko wśród małych, ale także wśród dużych i na odwrót. Dlatego też padł pomysł, żeby zorganizować kolejną imprezę biegową. Tym razem padł wybór na jezioro Malina, gdzie tutaj żadnego biegu jeszcze nie było. Jest to piękny teren, gdzie można spędzać czas zarówno latem, a my pokażemy, że można ten czas spędzać również zimą. To jakie zatem będą zasady i kto może w biegu uczestniczyć? W biegu będzie uczestniczyć 200 osób. Zostało ostatnich kilkanaście miejsc, czyli zapraszam na zapisanie się. Może na stronie Zmierzymy Czas zapisać się. W biegu może wziąć każdy od 16 roku życia wzwyż. Zasady. Będą dwie pętelki wokół jeziora Malina. To będzie dystans 5 km, czyli jest to dosyć prosty dystans. Będzie można go przebiec bądź przejść. Serdecznie zapraszam. Czyli nie tylko po to, żeby zwyciężyć, tylko chodzi tak naprawdę o rekreacyjną zabawę. Oczywiście, tak zawsze. Bieganie mi się kojarzy osobiście z zabawą. Do tego, jeśli dodamy to, że na biegaczy będzie czekać swojska kiełbaska i morsowanie, to będzie idealny czas, żeby spędzić to sobotnie popołudnie. Niezależnie od pogody, to będzie zima, to miejmy nadzieję, że będzie tutaj biało. Spotykamy się tutaj o godzinie 11 grudnia na biegu Malinowy Mikołaj.